Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie. Z ostatniej chwili parę informacji w sprawie internowania mojego niezależnego dziennikarza Tadeusza Kasprzaka. Pytacie o stan zdrowia. Dziś pani pyta mnie ze szczerością w oczach i troską. Co dalej? Czy coś wiemy? Co się dzieje? Co z kasacją? Co dalej? Więc na teraz odpowiadam. Stan zdrowia jest jaki jest. Przez miesiąc czasu no, nie było nic. Jak mówiłam, informowałam was wcześniej. To ta internacja po prostu wpłynęła na to, że odebrane mu zostały możliwość samodzielnego wyboru lekarza, środków, tak jakby on to chciał, tak? Czy po prostu decydowania o swoim zdrowiu, o wyborze leczenia, sposobu, czasu i miejsca. No więc cóż, no jest jak jest, tak? A dla onkologicznych spraw miesiąc czasu jest to długo. Jest to długo i no cóż, jest jak jest. Na pewno sytuacja nie uległa polepszeniu. Po drugie, po ponad półrocznej batalii wreszcie kasacja opuściła Sąd Rejonowy w Zamościu i trafiła do Sądu Najwyższego w Warszawie wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania środka zabezpieczającego. Po trzecie, jest pisemne potwierdzenie, że ułaskawienia będą wkrótce rozpatrywane. Obecnie sprawa kasacji przez Sąd Najwyższy oczekuje na wyznaczenie terminu, a na posiedzeniu niejawnym może zostać podjęta decyzja o wstrzymaniu wykonania internowania. Tak więc jeszcze raz dziękuję wszystkim za wsparcie i walkę o niezależne media. Dziękuję bardzo za szczerą troskę, za szczere zainteresowanie, za to, że widzicie, co się dzieje, widzicie, jak jest i po prostu tak być nie powinno. Więc w tej sytuacji i z tego miejsca dziękuję wszystkim wraz z mężem, z wyrazami szacunku Iwona i Tadeusz. Dziękuję bardzo. Hej, pa!